teraz mam dla Was hita, ponieważ jak mówicie ciągle Wam mao, mao to jest po chińsku, mao, a po polsku mało, w piątek dodatkowy odcinek u Wujka Czarka na kanale poświęcony piłce nożnej. Polska! Byłem zazdrosny o każdy... Ty, ja muszę Wam to zaśpiewać z gitarą, ale nie mam tu pod ręką. Każdy uśmiech Twój, o każde spojrzenie Twoich oczu. Kanał Wujka Czarka znowu nadaje. Adaś mnie pośpiesza, mówi róbmy. Musimy zrobić ze 2-3 odcinki, a już jest 11. I przypomniał mi się taki żart. Dawno temu, jeszcze przed wojną, kiedy nie było tak zwanych automobili, tylko jednak ludzie jeździli dorożkami, karetami, no tam jak zwał, tak zwał. Nie wiem, czy wiecie, ale wtedy przyjeżdżali tacy chłopi wozami i wszystkie kupy końskie brali na wóz i wywozili to wszystko z miasta, tak jak teraz chodzą śmieciarki, prawda, jeżdżą i wybierają śmieci. Tak wtedy wybierano po prostu odchody. No i wiadomo, ci ludzie przyjeżdżali o 5 rano, pracowali gdzieś tak do przedpołudnia, mówiąc delikatnie, no jest taki kawał przedwojenny, jak taki właśnie gnojarz wyjeżdża już z tymi kupami z miasta. Na prostytutki wtedy dopiero się budziły i taka wyszła właśnie na balkon, piękne słońce z kawką i mówi tak, widzi, że jedzie ten chłop, mówi: która godzina, gnojarzu? On tak spojrzał na nią, mówi: 11, ty k***a z miasta. I tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy odcinek, który nazywa się Q&A. Bo tych Q&A, tych Waszych pytań zostało mi sporo, więc nie wypada, żebym był tak niegrzeczny i nie odpowiedział. Mam już espresso, mam wodę. Pamiętajcie, zawsze woda najpierw. Moi drodzy, zaczynamy. Q&A. Dobrze, zaczynamy. Słuchajcie, sporo było tego, więc lecę po kolei. Nie będę wydziwiał, że tam coś... Tylko muszę to potem od tego... Nie ma tutaj długopisu, nie? Żadnego gdzieś nie widzisz. Dobra, no to nie, to już będę pamiętał, mam nadzieję. Będzie lepiej. Jadę po kolei, nie będę nic wykreślał. Tylko będę wyrzucał kartkę. Dobrze. Pierwsze pytanie, czyli pytanie numer jeden. Dan Herr, czyli po angielsku, bo Herr to po niemiecku to jest pan. Dan po angielsku poszło, nie? Czyli człowiek poszło. Dzień dobry, witam Państwa gorąco i serdecznie. Słuchaj, człowieku poszło. Co Pan sądzi o serialu Rancho? Czy miał Pan okazję kiedykolwiek go oglądać? Nie znam aktora, który by chciał chętnie opowiadać o konkurencji, ale ja jestem wyjątkiem, a wyjątek potwierdza regułę, jak wiecie. Serial Rancho jest serialem absolutnie udanym. I to jest zasługa nie tylko scenariusza, nie tylko świetnej realizacji, ale też producent, który to tworzył, miał naprawdę nosa do tego, co ludzie chcą oglądać. I przede wszystkim świetnie obsadził film. Ja to zawsze wszystko będę mówić, że to film. Obsadził kapitalnie. Pan Andrzej Wajda zawsze mówił, że dobra obsada to 50% sukcesu. Także jeżeli panu Andrzejowi nie wyszedł jakiś film, to znaczy, że źle obsadził. Moi drodzy, świetne role mojego kolegi z garderoby Czarka Żaka i oczywiście pana Barcisia, no to są rzeczywiście no, genialne rzeczy. Chłopaki się bawili super, a to fajnie, jeżeli aktor ma taki fan i przyjemność z tego, co robi, to zawsze to wyjdzie. Kiedy już wam to kiedyś opowiadałem, że według Zenka Laskowika i według potem tego, co ja zaobserwowałem w życiu, to dopóki aktor się bawi tym, co robi, tak samo jest z piłkarzami, to mu zawsze wychodzi. A jak zaczyna myśleć o pieniądzach i o karierze, to niekoniecznie. Więc o serialu Rancho mogę powiedzieć tylko, że to był serial trafiony w punkt. Zresztą o tym świadczy oglądalność. I tutaj, tu nie ma ściemy. Oczywiście nie wszystkim musi się podobać, bo jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Pokażcie mi film, który się podoba wszystkim. Ja pamiętam, że byłem na pierwszym roku w szkole teatralnej, to wtedy jeszcze do Polski nie sprowadzano wszystkich filmów.
był taki festiwal, który nazywał się Konfrontacje. Kupowało się zestaw biletów na filmy, które nie wiadomo, czy będą w Polsce, a może większość z nich nie pojawi się na ekranach. I ci wybrani, którzy kupili karnety, mogli pójść na jeden seans. Bardzo często nie było nawet napisów w kinach, tylko był lektor, który czytał listę dialogową, więc to były absolutnie totalne nowości. I ja pamiętam jeden z amerykańskich hitów, oscarowych hit, jak się potem okazało, z Jackiem Nicholsonem, Czułe słówka. Jak mnie się ten film podobał, matka, jak ja ryczałem na końcu, tam parę miejsc było takich, że byłem wzruszony i śmiałem się po drodze. Mówię, no arcydzieło. I wychodzimy z tego kina i moi rówieśnicy, tylko z reżyserii, znaczy rówieśnicy, też z pierwszego roku, tak sobie idą i podsłuchałem niechcący rozmowę, bo rozmawiali dosyć głośno. I jeden do drugiego mówi, taki tam amerykański wyciskacz łez. Wtedy sobie zrozumiałem, że żebyś na rzęsach stanął, to ktoś cię zawsze skrytykuje. I dostaniesz co? Węża albo malinę. I no. I tacy, którym się nic nie podoba, to oni wymyślają takie kategorie właśnie. Węże, maliny. Bo im się podoba tylko to, no kolega im się podoba, który z nim jest, albo on sam. Jak patrzy w lustro, jak nie patrzy, też się nie podoba sobie. Tak czy siak, Rancho to jest to. Jestem za. A nawet przeciw. Tomasz 4. Czy zdarzyło się wujkowi Czarkowi odrzucić rolę z tak zwanych powodów osobistych w nawiasie, czyli wiedziałeś, że będziesz pracować z kimś, z kim prywatnie jesteś pokłócony? 2. Twoje sposoby na zapamiętywanie tekstu, ile czasu na to potrzebujesz? Może to pierwsze pytanie jest ciekawsze. Nigdy nie odrzuciłem roli z powodów osobistych. Mi się nie zdarzyło, pewnie mogę grać z każdym, powiem wam szczerze. A nawet jak kogoś nie lubię, no to jestem tym bardziej podbuzowany i tym bardziej chcę wypaść lepiej od niego lub od niej. Zależy, czy to kobieta, czy mężczyzna. No i drugie, twoje sposoby na zapamiętywanie tekstu. Ile czasu? Nie ma sposobu innego na zapamiętywanie tekstu, jak powtarzanie, 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 powtarzanie. Jeżeli to samo jest z nauką, moi drodzy. Musisz powtarzać, powtarzać, najlepiej na głos, żeby się słyszeć, bo jak czytasz, wydaje się, że już wiesz, ale jak masz to powiedzieć, to ci braknie słów, określeń i się gubisz. I niestety okazuje się, że nie wiesz, że wiesz, że dzwonią, tylko nie jest w którym kościele. Powtarzać, powtarzać, powtarzać. I oczywiście jak ktoś mówi, że o, on zakuwa, nie, bo powtarza, powtarza, to nie wierzcie w te takie androny. To nie ma czegoś takiego jak zakuwanie. Oczywiście możesz zakuwać, ja miałem raz, że zakuwałem. To jest zakuwanie, to jest jak się uczysz po kolei słów, a nie widzisz z nimi związku. To jest zakuwanie. Ale jak rozumiesz, czego się uczysz, to się szybciej uczysz. Ja zakuwałem raz w życiu, to był regulamin w wojsku, regulamin służby wartowniczej. No stary, to jest tak napisane, że to jest tak absolutnie jakoś dziwnie, nielogicznie poskładane, no a w sumie logicznie, no nie wiem jak to powiedzieć. No to musiałem zakuć, słowo po słowie, ja mówię, kurde, było inne słowo, to jest bez sensu. A nie, to było, o jakie fajne, ale głupie. No to było zakuwanie. Ja przecież wczoraj przesłuchiwałem mojego syna, bo on wiersz, miał się nauczyć wiersza na pamięć i on jakiegoś patriotycznego. Polska to słowo, którym mnie mama woła. Wiesz, tak się zaczynało, nie? I tego, i potem z Polska to... Wiesz, on sobie przypominał, co było w tekście, a nie ma tej takiej recytacji tego, że odkrywa. Wiesz, no w wierszu musi być to, że odkrywasz coś. Polska to jest to, Polska to jest tamto, Polska to jest myśl, to jest uczucie, to jest serce. Czym jest Polska? Polska to my. To i taki był ten wiersz takim przesłaniem. Fajny, nawet taki patriotyczny. No ale on po prostu zakuwał słowo po słowie 9 lat. Ma prawo nie czuć jeszcze poezji, skoro ciągle gra na komputerze. No ale co? No dziecko trzeba wybaczyć. Więc w tej chwili potrzebuje coraz więcej czasu na to, żeby tekst opanować. A tekst nie może być wypowiedziany jakkolwiek na planie. On jest w pewnych okolicznościach, z pewną temperaturą, emocją i tak dalej. Już wam mówiłem to wiele razy, że najbardziej mi wpienia to, że przychodzi aktor nieuk albo olewacz i wreszcie jak przy trzecim, piątym, dziesiątym dublu wyduka cały tekst, to wszyscy mówią brawo, o Jezu, powiedział, możemy iść do domu. Nie. Tekst musi być opanowany tak jak pacierz. Wtedy może na tym tekście wszystko zrobić. Zawsze to tłumaczę. To jest podstawa. O tym się w ogóle nie dyskutuje.
Jak jesteś, grasz w filmie zachodnim, ja grałem w niemieckich filmach, to w ogóle nawet nikt nie pyta, czy pan nie pozwala, czy już pan umie tekst? Nie ma takiego pytania! Ty masz go znać w każdą stronę i to po niemiecku. I to jest tak jak z pacierzem, nie? Że mówisz, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź. Królestwo Twoje bądź. Zosia! Wola Twoja, jako w niebie, taki. Dobra, dobra! Na ziemi chleb. Wiesz, że to Ci nic nie jest w stanie przeszkodzić ten tekst powiedzieć. Bo film w ten sposób się kręci, że wszystko na planie Ci przeszkadza. Ja największą scenę miłosną, swoją pierwszą, miłosną, wyznanie miłości, kręciłem jak w Pograniczu w ogniu. Szedłem z moją ukochaną z grobu, gdzie nasz kolega zginął podczas działań powstańczych, powstanie wielkopolskie. I idziemy i ja ją mówię, że ją kocham. Ja jej mówię, że ją kocham. I jazda jechała z nami. I to było coś takiego, że to było z górki, a jazda musi jechać równo. Więc myśmy szli z górki, a jazda jechała tu i ja byłem w środku jazdy. Ja musiałem te kolejne, na początku to one były nisko, no ale potem aż kolana pod brodę podnosiłem, a widać nas było tylko tyle. I musiałem to przejść. To jest przeszkoda. Tej przeszkody widz nie widzi. Ja ją muszę przejść, a tu nie mogę stracić nic z tego, co mówię. Na tym polega praca w filmie i muszę stanąć dokładnie w tym miejscu, gdzie mam znaczek, a nie mogę na niego patrzeć, go muszę widzieć kątem oka. Ale oko jest skierowane na partnerkę. Dlatego tekst to jest w ogóle baza, o tym się nie dyskutuje. No ale teraz potrzebuję coraz więcej czasu, żeby tekst opanować. Szymon, wujek, ja hobbystycznie zajmuję się muzyką. Brawo. I stąd pytanie takie mnie naszło. Wyobrażam ciebie, Szymon, jak tak siedzisz spokojnie, a to tak cię nachodzi, takie pytanie, taki znak zapytania. Mówię, Szymon, naszedłem cię, a ty mówisz, ojej, to ja zadzwonię do Czarka. Napiszę. Jakie piosenki za czasów wujka młodości się grało na gitarze, czyli w zeszłym roku? Albo ogólnie wykonywało, żeby zainteresować sobą tę jedyną. Taki romantyczny akcent, ale dla mnie to mnie ciekawi. Co śpiewał wujek, jak miał nadzieję na coś tam? No wiesz, no to ciekawe, że ty wierzysz jednak w to, że wiesz, jak zaśpiewasz piosenkę, to ona będzie ci łaskawa. Wiesz, kiedyś rzeczywiście ja w to wierzyłem, że wystarczyło znać cztery chwyty na gitarze. C-dur, A-mol, D-mol i G-dur. Ja to grałem barowo, nie? A byli tacy, co tak grali, G-dur. Byłem zazdrosny o każdy... Ty, ja muszę wam to zaśpiewać z gitarą, ale nie mam tu pod ręką. Każdy uśmiech twój, o każde spojrzenie twoich oczu. Muszę, zagram wam to, przysięgam. Jeden z kolejnych odcinków na stroje gitarę, poświęcę się i wam zagram piosenkę z użyciem gitary. Więc rzeczywiście były takie romantyczne czasy, że wiesz, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Że wiesz, że wystarczyło mieć gitarę, znać cztery chwyty i one tak wszystkie, o Boże, jaki on romantyczny, on gra na gitarze, że takie poezje fajne śpiewa. O, wow. Wiesz, no a co by... Ja powiem ci, ja byłem bardziej wyrafinowany. Z Pawłem Adamusem, moim kolegą z liceum, z ławki szkolnej. On grał świetnie na gitarze. Graliśmy Beatlesów. I nie, że tylko, wiesz... She loves you, yeah, yeah, yeah. Nie, tylko, wiesz... Oh, girl. Nie tylko. Albo, wiesz... Yellow Submarine. Nie tylko. Myśmy grali na wyrafinowane rzeczy, wiesz. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin with is keeping perfect still. Stary, Fool on the Hill. Polecam wam Beatlesów. Arcydzieło. Ja grałem gitarę prowadzącą, on dawał solówki, śpiewaliśmy na głosy. Czysto! Pychaliśmy kiedyś pierwszy raz pod namiot do koło brzegu, opowiadałem historię. I graliśmy to dziewczyny takim wianuszkiem, a myśmy na te dwie gitary. Paweł miał, ja go spotkałem ostatnio, statystował w jednym z moich filmów i Paweł ma do dziś taki zeszyt, gdzie ma wszystkie słowa tych Beatlesów, tam było, nie wiem, ze 150 piosenek. I od razu chwyty na gitarę. I to były ciężkie chwyty, nie tylko E-dur tam, wiesz, tylko E7, jakie połamane, to wszystko, stary, no po prostu mistrzostwo świata. I to myśmy tak zdobywali serca dziewczyn. Negrit chyba, przez Q Negrit. Witam szanownego wujka, szanownego pana wujka.
pan wujek? A, pan wujek. Pan Cezary Pazura, aktor. Jak Ślesiński mówił, aktor, traktor. Pytanie do szanownego wujka. Aktorstwo to ciężki kawałek chleba. Jak radzić sobie z przełamianiem się do bycia autentycznym w odgrywanej przez siebie roli? Mowa o tremie, drżącym głosie, stresie, poceniu się, niekontrolowanych ruchach itp. Ty, no bez przesady. No, nie. Patrz, dzisiaj się nie przygotowałem do roli. Dzisiaj będę sobą. To nie, to tak nie te chyba. Dobra. Jak wujek sobie z tym radził od samego początku? Niekontrolowane ruchy. Tak się nazywa jakaś, tak jest jednostka chorobowa. Czy takie sytuacje się zdarzały, a może nadal zdarzają? No. Czy są to sprawy wujkowi obce? Życzę zdrowia wujkowi. No, tobie też, Negrit. I rodzinie. Uwielbiam pańską twórczość w kinie i szczerość na kanale. Pozdrawiam, Paweł. Paweł, to jest Negrit. Ja myślałem, że to jakaś babka. Paweł! No nie masz tak, wiesz, takiej tremy. No trema jest zawsze, wiesz, to się dłonie pocą jednym. No głos może zadrzeć rzeczywiście, ale jak już pracujesz tyle lat, pracujesz na oddechu, wiesz, co masz mówić, chociaż Szekspir mówił, świadomość czyni nas tchórzami, to ja uważam, że w aktorstwie jest odwrotnie, że świadomość czyni nas mędrcami, świadomość czyni nas odważnymi bohaterami. No bo jeżeli mam świadomość, że zrobiłem tyle filmów, a zawsze mam wątpliwości, jak staję przed kamerą, czy dam radę z tą rolą, albo jak wychodzę w spektaklu teatralnym, codziennie mam wątpliwości, czy dam radę. Kiedyś, dawno temu, Edyta Górniak, pamiętam, była bardzo zestresowana przed jakimś występem, a mieliśmy garderoby obok siebie. Była jakaś duża impreza. Ja mówię, Edytko, ale przecież ty taka wybitna artystka z tak po prostu absolutnie genialnym głosem. Czemu ty się denerwujesz? I ona mi kiedyś powiedziała w tajemnicy, mówi, wiesz, Cezary, mam tak olbrzymią tremę przed każdym wyjściem do pierwszego dźwięku, który wydam. Bo mam taką obsesję, że ja, wiesz, że orkiestra gra, ja chcę zaśpiewać i tu nic nie leci. Żaden dźwięk nie wychodzi. I ja rozumiem takie stany, bo jak wychodzisz na scenę, jeszcze zwłaszcza w nowej roli, to ci się wydaje, że masz 4 ręce, 8 nóg, raczej nie wiesz, której użyć, że wszystko ci się plącze. Dopiero z biegiem te spektakle się docierają. Po 20 spektaklach ja dopiero się czuję, że okej, mam to. Teraz mogę się bawić w niuanse. Teraz mogę sobie pozwolić na jakieś odskoczenie, wiesz, od tego, co mamy ustalone i jakiś inny kolorek w jakimś innym miejscu. To jest fantastyczne. No, ale to trzeba ćwiczyć, tak jak pianista. No i to przychodzi z czasem. Ale takie chwile są, zwątpienia. Ale to mają ludzie wrażliwi i ludzie, którzy wiedzą, że to nie przychodzi samo z nieba, że to musisz wszystko wypracować. No i ja wtedy Edytka mi otworzyła oczy na to, że cholera. Bo powiem wam szczerze, że ja nie mógłbym śpiewać. No bo artysta jak zapomni tekstu w teatrze, no to zrobi pauzę, żeby sobie przypomnieć. Albo poczeka na suflera, żeby mu ktoś podpowie, prawda? Piosenka ma swój rytm, swoje tempo. Zapomnisz tu, to się cała piosenka sypie. Wiecie, to jest dla mnie, jeśli sobie przypominam budkę suflera, jak zapomniał, bo do tanka trzeba dwojga, nie? Pamiętacie? To chyba było w Opolu, Cugowski. A po desarom przyczuwałem, no. Kurde, ja myślałem, że się posikam. Kiedyś byłem na wybitnym spektaklu Zemsta z panem największym, najwybitniejszym artystą, aktorem polskim, panem Tadeuszem Łomnickim, gdzie grał Papkina w wieku tam, nie wiem, 60 czy 70 lat grał Papkina. I on, cwaniak, a to jest ośmiozgłoskowiec. Tak jest rytm. No i on zapomniał tekst i tak. Pędząc cwałem, i każdy co powiedział, ale potem już znalazł i ten. Wiecie, o co chodzi? No to jest tak jak melodia. I to jest kłopot grania wierszem. I on sobie tam, ten też Janek Machulski opowiadał, jak jeden kolega miał alkohol pod stołem w spektaklu i sobie popijał, bo praktycznie pół sztuki siedział pod stołem i potem wyskakiwał i mówi Walery! Coś tamtego do cholery! I taki miał ten. No i właśnie tak za dużo wypił
ciepełko go rozebrało, był w jakimś kontuszu i wyskakuje spod tego, taki lekko potargany, spod stołu i słychać, mówi tak, zapomniał tekst, mówi tak, Walery! No i Walery, to było nasz ulubiony tekst, jak ktoś zapomniał tekstu. To... No i co? Walery, Także, no, sytuacje zapomnienia tekstu się zdarzały, ale one, nie może przyjść wtedy panika, dlatego że panika to jest najgorszy doradca. Boguś Linda, jak namówiłem na sztukę w teatrze, to po prostu zażyczył sobie, że dziewczyna z egzemplarzem siedziała w pierwszym rzędzie. Jak on zapominał tekst, to mówił tekst. Ona mu podrzucała i on jechał dalej. I jeszcze zawsze dostawał brawa, że się nie wstydzi tego, że zapomniał. Tak go te baby uwielbiały. Słuchajcie, to były czasy, też jeszcze nie było tych przepisów przeciwpożarowych. To myśmy grali dwie jednoaktówki. On grał pierwszą jednoaktówkę z Pakulnis, a ja grałem z Biedrzyńską drugą jednoaktówkę. Byliśmy mega popularni po Psach, czy po Psach 2 to już było. I do dziś Boguś chce mnie zabić za to, że go namówiłem na rolę w teatrze, bo on się nie mógł nauczyć na pamkę, bo miał filmową pamięć. Do dziś ma filmową. Teraz już ma bardzo filmową. I powiem wam, pamiętam, że dyrektor Shade sprzedawał wtedy dwa bilety na jedno krzesło. Takie było zainteresowanie. Myśmy to mogli grać i trzepać hajs, bo było tylu chętnych zobaczyć na żywo Lindę i Pazurę i Biedrzyńską i Pakulnis. Ja myślę, one wtedy też były na totalnym... Dobra, przechodzimy do następnego pytania, bo się rozgadałem. No nie, Pamela 21. Nie no, zastrzelę cię. Dajcie mi jakiś nóż. Pamela, dlaczego na planie pijecie z pustych kubków? Strasznie to widać. Pamela, co ty oglądasz? Jakieś amatorskie popłuczyny. Nie pije się z pustych kubków. Pamiętaj, zawsze jest woda. A postem jest, potem jest espresso, zobacz. To jest czarna kawa. Nie pijemy z pustych kubków. Może na próbach, wiesz, jak się markuje, gdzie postawić ten, to tak, ale w filmie nie powinno tak być. To nie. To chyba coś się pomyliliśmy. Nie pijemy z pustych kubków, powiem ci tylko, że jeżeli pijemy na przykład whisky, no to się rekwizytor pyta, co chcesz się napić. No to mówisz whisky. No i on mówi, no dobra. Tylko czy to ma być iced tea, czy herbata zwykła, na przykład z cytryną i wybierasz tylko z takich napojów. No, wino czerwone to jest oczywiście sok porzeczkowy i tak dalej, i tak dalej. Wino białe no, to jest sok jabłkowy i tyle. No ale nie pijemy z pustych kubków. Nie wiem, może zobaczyłaś jakiś taki raz, ale nie zgadzam się. Na planie nie pijemy z pustych kubków. Po planie... A to ci powinien inaczej odpowiedzieć. Pamela, tak, na planie pijemy z pustych kubków, bo wypiliśmy przed planem z tych kubków i teraz są puste. Nie ma co pić. Rekwizytorzy, nie ma co pić. Rekwizytorzy są wariaci. Opowiadałem wam historię, że kiedyś w Dyźmie miałem sytuację, gdzie daje mi aktorka niebieską tabletkę i mówi, połknij to, bo on już nie może się z nią kochać, jest taki słaby. I ten, ja mówię, a co się stanie? Ona mówi, no stanie. I ja pamiętam, że na próbie chciałem połknąć, ale pytam się, taki starszy był rekwizytor, mówi, panienku, mówię, co to jest? On mówi, no, czuka w tym. Mówi, Viagra. No jest w scenariuszu, jest napisane. Pisze, jest napisane. Ja mówię, no tak, ale co to jest? No Viagra. Ja mówię, nie, ale naprawdę co to jest? No Viagra. Ja mówię, to dał mi pan prawdziwą Viagrę, setkę. On mówi, ale ona jest przedatowana. Słuchajcie, jak ja bym połknął takich Viagier 6, to ja bym szukał narzeczonej na Księżycu, bo by mnie chyba wystrzeliło w kosmos. No przecież by mnie zabił. Dlatego ja zawsze wącham, zawsze sprawdzam. Słuchajcie, podkładają ci aktorkę i musisz ją powąchać, sprawdzić i się napić. Nie, no to jest głupi żart. Adaś zrobił minę, mówił, o Jezu. Adaś, ty jesteś moim pierwszym widzem, pierwszym moim słuchaczem, dlatego to wytniesz. Otóż nie. Adaś, to jest moja niewidzialna wyrocznia, słuchajcie. To jest człowiek, który kreuje mój wizerunek na YouTubie. A wy myślicie, że to tylko wujek. Nie ma tak. No dobra, czyli nie ma pustych kubków. To jest niemożliwe. Bo nie ma kubków. Panie Pazurze... Nie, czekaj, gdzie to jest? No nie. Jarek Fiskom Power. Jarek, no mnie zabiłeś, bracie, tym pytaniem.
Czy ryby odczuwają pragnienie? Ryby się Adasia widzieli. Dobrze wygląda. Musimy kamerę jedną tak postawić. Słuchajcie, będziemy mieli dialog od razu. Chcecie wywiad z Adasiem? Piszcie w komentarzach. Bardzo ciekawy młody człowiek. Dlaczego? Czekaj, co było? Czy ryby odczuwają pragnienie? To mnie zabiłeś, chłopie. Ja myślę, że tak. Dlatego tyle piją. Dlatego ja myślę, że kto jak kto, ale ryby muszą mieć zajebiste pragnienie, skoro żyją w wodzie. I chyba pierwsza ryba, która przestała mieć pragnienie, wyszła na ląd. Mówi, kurde, nie mogę już tyle pić. Jest tak, nie? Z alkoholicy z odzysku tak mają. Pff, nie mogę pić. I wychodzi na ląd wtedy. To taka pierwsza ryba wyszła na ląd i mówi, będę teraz płazem, bo mi się już nie chce tak pić. Dlatego na bank mają pragnienie. Ale wyobraź sobie, ty, płyną ryby, nie? Taka ławica ryb. Płyną. Jedna mówi, tak płyniemy, się tak zmęczyłam, napiłabym się czegoś. I ty. No i płyną do baru i la, i płetwą, i jebut. Pijemy z prawej płetwy, z lewej, pijesz co chcesz. To takie jakieś widzenie, takie uwielbiam, to jest mój ukochany żart, jak płynie ławica ryb. Wszystkie są takie trójkąty w paski, nie? I tak rysownik narysował tego ze 100 sztuk i takie dymki, nie? Jak jedna mówi do drugiej, bo ty jesteś inna niż wszystkie. Skąd on to wiedział? To jest nieprawdopodobne. I ty jesteś cwaniak, bo wiesz, że ryby nie mówią. I nie ma jak tego sprawdzić. Babyś rybę wziął i powiedział, słuchaj, tak między nami. Chce dzisiaj pić? Odczuwasz pragnienie? Może mają inne pragnienia ryby, nie? Jakie pani... Tak, wiesz, powinienem taki zrobić, odcinek zrobimy. Słuchaj, to jest Jarek, ale mi zaimponowałeś teraz. Dobra, ale to piękne pytanie, czy ryby odczuwają pragnienie? Więcej takich pytań, czy ryby odczuwają pragnienie? Ty, ja jeszcze o tym pomyślę, wiesz, wrócimy do tego przy następnym odcinku. Natalia Nigborowicz. To już będzie ostatnie pytanie, bo mi Adaś pokazuje, że... Trzeba kończyć. Natalia Nigborowicz. Kiedy będzie następna książka? Wywiad rzeka na przykład. Natalio, nie wiem skąd to przyszło ci do głowy, bo przecież ja wydałem książkę i mówiłem bardzo odważnie, reklamując tę książkę, mówiąc o niej, bardzo odważnie mówiłem, że nigdy więcej żadnej książki, bo aktor może napisać jedną książkę o swoim życiu, bo ma jedno życie, bo to jest książka autobiograficzna. Aż tu nagle moja żona Edyta mówi do mnie, wiesz co, przeczytałam twoją książkę. I powiedziała tak, przeczytałam to na zasadzie, przylepiło mi się coś do pachy. Nie, wiesz. Ja mówię, no i co? No ty tam wszystkiego nie powiedziałaś, jak cię znam i jak wiem. Ja mówię, no jaką masz propozycję w związku z tym? Ona mówi, ja przeprowadzę z tobą wywiad rzekę i wydamy to w formie książki. Ja cię o takie rzeczy zapytam, że to się sprzeda, a nie tak jak twoja poprzednia książka. No i mnie namawia do tego i więc, wiecie, to się wiąże z pewnym ryzykiem, no bo wyobraźcie sobie, że żeby napisać taką książkę, no to rozmawiamy, wywiad rzeka, tak? I ona potem musi to spisać, opracować, jej robota, jej chce, to niech sobie działa. Ale, no kiedyś trzeba te rozmowy odbyć. Ja nie wyobrażam sobie, że my siedzimy, rozmawiamy z żoną, a dzieci się szykują same spać, robią sobie kolację, rano wszystko ścielą, odrabiają same lekcje, sprzątają same dom. Same wsiadają do samochodu, jadą sobie do szkoły. Nie, no nie, to nie. Musiałbym z żoną wyjechać przynajmniej na tydzień lub dwa we dwoje. Ale wtedy, jakbym wyjechał sam z żoną we dwoje na dwa tygodnie, a nie wiem, czy mielibyśmy czas na pisanie książek, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Także kiedy, na to pytanie, Natalio, ci nie odpowiem, ale niebawem, a niebawem to jest tak mniej więcej od minuty do 5 lat. Niebawem. Zależy, kto ma miarę w oku. Ale taka książka by się przydała. A ja wam powiem w tajemnicy, że ja w ogóle będę pisał książkę. Książkę fabularną, bardzo interesującą. Mam świetny pomysł i go wykonam. Będziecie w szoku. Kochani, żegnam was. Subskrybujcie, naciskajcie dzwoneczek. Kolega mi przysłał ostatnio, że nacisnął dzwoneczek i dostał mój odcinek dopiero po 2 tygodniach. Ja to sprawdzę osobiście. Trzymajcie się, pa!